Chrystus. Rozpoczynamy misterium męki pańskiej. Ten szczególny dzień w ciągu roku, Wielki Piątek, kiedy przeżywamy w liturgii Kościoła właśnie te wielkie wydarzenie związane ze skazaniem Jezusa na śmierć drogą krzyżową, z Jego śmiercią, złożeniem do grobu pańskiego. Jest godzina 12. Odmówmy wspólnie najpierw Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali przez Jego mękę i krzyż, za stanictwem Jezusa Chrystusa do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Ofiarujmy tę drogę krzyżową, ten trud pielgrzymi, to podążanie za Jezusem skazanym na krzyż w naszych intencjach osobistych, w tych intencjach, o które prosili nasi najbliżsi, ażeby uzyskać odpust zupełny. Rozważając mękę Jezusa, jeszcze raz zbliżamy się do źródeł Bożego miłosierdzia, którym On sam nas zbawia. Biją te źródła w kochającym nas sercu Zbawiciela, które tak wyraźnie oglądamy przez Jego Bóg otwarty na krzyżu. Dziękujmy Ojcu Niebieskiemu za to, że ofiarował swojego Syna, żeby wycierpiał za nas tą mękę, a żeby, za to, że nam otworzył drogę do zbawienia. O ogrodzie oliwnym, widok to mnie dziwny, widzę Pana mego na twarz upadłego. Tęsknoć, smutek, strach go ściska, krwawy pot z niego wyciska. Ach, Jezu mlejący. Przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali paschę do spożycia? On rzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczynili tak, jak im polecił Jezus. Wtedy jeden z 12, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: rabini mówią, że chcesz zrobić z nami interes. Mów. Witaj, kapłanie. Witaj. Słyszałem, że chcesz pojmać Judejczyka. Czy to prawda?
No, wiele krzywda mu czynił. Pod sąd należy go oddać. Nie będzie to łatwe. On ma przy sobie apostołów. Bronić go będą. Co radzisz? Bez mojej pomocy sprawa będzie trudna. A pomoc kosztuje. Tam kosztuje. Kosztuje. Powiedz, jak chcesz to zrobić. A ile chcecie mi dać? Więcej nie damy, jak 30 srebrników, nie? Za pomoc przy ujęciu Jezusa dostaniesz 30 srebrników. Mało! 40! Tu i teraz! Zapłata z góry! Już ja was znam! Mów, jak go wydasz. Dawaj pieniądze. Dajemy 30 srebrników. Dostaniesz, jeśli powiesz, jak to zrobić. Dziś po wieczerzy, ogrójcu, wydam go wam. Ten, którego ucałuje, to on. A wtedy wasi słudzy go pojmą. A co z apostołami? Bronić go będą. Wasza to sprawa. Poprosicie o pomoc Rzymian. Oni wam pomogą. Już wy macie swoje sposoby. A nie cofnie słowa? Nie cofnę, dawaj. Bądźcie gotowi i czekajcie na mój znak. Będziemy gotowi, Judaszu. Thank you.
Usiądźcie. Z nastaniem wieczoru Jezus zajął miejsce u stołu razem z 12. A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Kto to jest? O kim on mówi? Panie, czy to ja może? Ten, który rękę ze mną zanurza w misie, on mnie zdradzi. Lecz biada temu człowiekowi, przez którego ten człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Czy to ja? Panie! Tak jest, ty. Co masz czynić, czyń prędzej. Gorąco pragnąłem spożyć tę paskę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Bądź błogosławiony, Panie Boże nasz, Władca Wszechświata, który sprawiasz, że ziemia daje chleb. Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. Bądź pochwalony, Panie Boże nasz, Władco Wszechświata, który sprawiasz, że winorośle wydaje owoc. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w Królestwie Ojca mojego.
Jezus wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać nogi uczniom i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Jeżeli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Jeśli tak, to nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Wykąpany potrzebuje sobie tylko nogi umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści.
Kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i byście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Największy spośród was ma być najmniejszy. Przywódca musi być sługą. Któż bowiem jest większy? Ten, kto siada za stołem, aby jeść, czy ten, kto służy? Ten, kto siedzi za stołem, rzecz oczywista. A jednak jestem spośród was jako sługa. Wytrwaliście przy mnie we wszystkich próbach. I tak, jak ojciec dał mi władzę, tak samo i ja daję ją wam. Będziecie jedli i pili przy moim stole, w moim królestwie. I zasiądziecie na tronie, aby panować nad 12 plemionami Izraela. Więc nie ma zdrajcy wśród nas? Szymonie, Szymonie, oto szatan zapragnął wypróbować was wszystkich i oddzielić dobrych od złych, jak rozdziela się ziarno od plew. Lecz modliłem się za ciebie, abyś nie przestał wierzyć. A kiedy już się do mnie nawrócisz, umacnij braci wierzę. Panie, jestem gotów pójść z tobą do więzienia. Umrzeć za ciebie. Piotrze, mówię ci, tej jeszcze nocy, nim kogut zapieje, po trzykroć zaprzeczysz, że mnie znasz. Choćbym miał umrzeć wraz z tobą, to nie wyprę się ciebie. Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej przepaści. Pan moją mocą i źródłem męstwa, jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać go będę, on Bogiem.
rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko. Wybrani jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym. Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Wyprowadziłeś lud swój i osadziłeś na górze twego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem. Pan Bóg jest królem na zawsze i na wiek. Smutna jest dusza moja, aż do śmierci. Zostańcie tu, czuwajcie ze mną. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ojcze mój, jeśli jest to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Lecz niech twoja wola, a nie moja się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Dlaczego śpicie? Dlaczego śpicie? Piotrze, Jakubie i Janie, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Oto blisko jest mój zdrajca. Judaszu, czy pocałunkiem zdradzisz Syna Człowieczego? Panie, czy mam na nich uderzyć mieczem? Przestańcie! Schowaj miecz swój do pochwy. Kto mieczem bojuje, od miecza ginie. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Musieliście przyjść na mnie z mieczami i kijami, jakbym był złoczyńcą. Codziennie byłem z wami w świątyni, a nie próbowaliście mnie pojmać. Teraz jest czas waszego działania. Thank you.
czasie sprawował urząd arcykapłana. Będąc przywódcą narodu żydowskiego, kierował poczynaniami rady. Arcykapłanie! Arcykapłanie! Przyprowadzili Jezusa. Zapytaj tych, co mnie słyszeli i co im mówiłem. Oni wiedzą, co im powiedziałem. Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Zaprowadzić go do Kajfasza. Tam niech się zbierze rada i niech go osądzą. Dobrze go pilnujcie! To ten człowiek był z Jezusem! Kobieto! Nawet go nie znam! Widziałam go! Widziałam! Czy ty nie jesteś jeden z jego uczniów? Nie, nie jestem. Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Co ty, człowieku, mówisz? Nie znam go nawet. Panie, błagam cię. Czyń, co masz czynić wedle twojej wielkiej mocy. Ty, co przebaczyłeś naszym ojcom, gdy buntowali się przeciwko twojemu słowu.
Rada Starszych zebrała się, aby przesłuchać Jezusa. Arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Wysoka Rado, mamy osądzić człowieka głoszącego potajemnie nauki swoje, posłuszający lud. Czy są świadkowie? Przyprowadzi się. Ty i ty. Mówcie. Myśmy słyszeli, jak on powiadał. Zburzę tej świątynię rękami zniszczoną. A po trzech dniach odbuduję inną, która nie rękami będzie zniesiona. Czy ty jesteś Mesjaszem? Powiedz nam. Gdy wam odpowiem, nie uwierzycie mi. A jeśli was zapytam, nie dacie mi odpowiedzi. Czy ty jesteś Chrystus? Syn Boga Błogosławionego? Powiedz, bo przysięgam cię na Boga żywego. Sami mówicie, że ja jestem. Widzicie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego po obłokach niebieskich. Słyszeliście? Bluźnierstwo! Na cóż, potrzeba nam więcej świadków. Wszak sami słyszeliście, z jego ust. Cóż wtedy sądzicie? Winien jest śmierci. Śmierci jest winien. Śmierci winien. Oskarżonego uwięzić w piwnicy, a jutro doprowadzić na sąd do Piłata. Warzywian to za mało. Oni za to go nie wskażą. Jak to za mało? On mieni się królem. Zabrania płacić podatki Cezarowi. Ponadto podburza lud. Kończmy. A jutro baczmy na to, by wyrok był po naszej myśli. Wydając krew sprawiedliwego. Cóż tam do tego? To twoja rzecz. Nie godzi się tych srebrników kłaść do skarbony świątyni, bo są zapłatą krwi. Kupimy pytanie pole karcerzowe na przebanie pielgrzymów. Rada Starszych, nie mając dowodu winy oraz prawa skazywania na śmierć, postanowiła zaprowadzić Jezusa przed sąd do Piłata, bacząc, aby ich ukryte pragnienie skazania Jezusa zostało. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkiego przego nieba i dołącz szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.
20 wieków temu Bóg stał się podobnym nam człowiekiem, by przez swą mękę, krew i rany, przez śmierć krzyżową, bólu moc przebłagać Ojca sprawiedliwość, raju otworzyć nam podwoje. Droga Chrystusa cierniem słana, za miłość świat mu zdradę dał. Ogrujec, razy, winien śmierci, za dobrodziejstwa na krzyż z nim. Kalwaria, grób, skończone wszystko, ciemności noc, szatańska moc. Ale nie, patrzcie jaki blask, kamień grobowy niewidzialne dźwignęły moce. Zmartwychwstał, ufajcie, On zwyciężył świat. Droga Chrystusa cierniem słana, lecz w zmartwychwstania wiedzie bramy. Chciejcie iść, bracia, niech Bóg prowadzi i cud się spełnia. Oto tutaj, w miejscu, co w śmierci Zbawcy wzięło imię swe, dziś ku chwale Boga pamiątkę Jego czcić będziemy. Do Piłata! Ukrzyżowaj go! Ukrzyżowaj go! Zacznij go! Zacznij go! Ukrzyżowaj go! Do Piłata! Ukrzyżowaj go! Tak wszystkie! Do Piłata! Tak wszystkie! Setniku! Setniku! Czego chcecie? Zawołaj Piłata! Chcemy z nim mówić! Co za sprawę macie do mnie? Niech wejdą przedniejsi kapłani i starsi ludu. Nam nie wolno wchodzić do pogańskiego domu! Będziemy z daleka do ciebie mówić. Czy zawsze macie takie czułe sumienia? Zapewne znowu jakieś kłótnie. Czego tym razem ode mnie chcecie? Przywiadliśmy ci przestępcę, byś go śmiercią ukarał. Co za skargę przynosicie przeciwko temu człowiekowi? Gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Weźcie go sami, osądźcie według prawa waszego. Nam nie wolno nikogo zabijać! Prędzej! Cóż on występnego uczynił? On burzył lud! Zabraniał płacić podatki Cezarowi! Podawał się za króla! Mesjasza! Prędzej! 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 Setniku, wprowadzisz mi oskarżonego. Czy ty jesteś królem żydowskim?
Czy to pytanie stawiasz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co żeś uczynił? Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi pewnie by się bili, aby mnie Judejczykom nie wydano. Lecz teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Więc ty jesteś królem? Sam mówisz, jesteś królem. Jam się na to narodził i na to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy pochodzi, słucha głosu mego. A cóż to jest prawda? Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jak to? Nie znajdujesz w nim żadnej zbrodni? Czy nie jest zbrodnią podburzać lud i szerzyć nową naukę w kraju? Brawie! Brawie! Czy nie słyszysz, ile zarzutów ci stawiają? Nic im nie odpowiesz? Przywiedliście mi tego oto człowieka jako burzyciela ludu. A oto ja, badając go wobec was tutaj zgromadzonych, żadnej zgoła nie znalazłem w nim winy. Nie uczynił on nic, co by na śmierć zasługiwało, a przeto, ukarawszy go wprzód biczowaniem, wypuszczę go na wolność. Wielki namiestniku Cezara, przychodzimy jako wysłannicy ludu i pragniemy przypomnieć ci stary żydowski zwyczaj i prosić cię, abyś nam na święto Paschy wypuścił jednego z więźniów będących w twojej mocy. Zebrany lud domaga się dochowania tego zwyczaju. Setniku, wprowadzisz mi tego oskarżonego, którego mieliście dzisiaj stracić. Podczas gdy Piłat odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu list, w którym napisała: nie czyń nic złego temu sprawiedliwemu, bo dziś w nocy, we śnie, wiele się nacierpiałam z jego powodu. Jest u was w zwyczaju, aby jednego więźnia wypuszczać na święto Paschy. Macie tu teraz do wyboru. Oto Barabasz, buntownik i morderca, który sporo ludzkich krwi przelał i do niedawna był waszym postrachem. A tu Jezus, przeciw któremu winy nie znalazłem. Kogoż więc chcecie, abym wypuścił? Jezusa czy Barabasza? Jeśli chcecie, wypuszczę wam króla waszego. Wybierajcie. Barabasza! Pytam po raz wtóry. Kogoż chcecie, abym wypuścił? Jezusa czy Barabasza? Strać Jezusa, wypuść Barabasza! Nie chcecie, abym uwolnił Jezusa zwanego Chrystusem? Nie! Nie tego! Lecz Barabasza wypuść! Barabasza! 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 Cóż wtedy mam począć z Jezusem, którego wy
nazywacie królem żydowskim. Ukrzyżuj go! A więc dobrze. Wypuszczę wam Barabasza. Zdjąć mu łańcuchy i odprowadzić do bramy. Nazarejczyka wyprowadzić na plac pretorium. Kaci, niech przygotują bicze. Ubiczować. Podejdź, wyciągnij do przodu ręce. Żołnierze solidnie wykonają robotę. Dobrze przywiązują cię do słupa, abyś nie uciekł od zbawienia. Gotowe. Na drewnianej rączce 5 długich rzemieni, a każdy z nich zakończony parą ołowianych kulek. Jedno uderzenie to 10 uderzeń. Fachowa robota. Mniej wysiłku, a efektywnie. Twoje całe ciało się wzdryga. Przymykasz mocno oczy. A gdyby tak zatrzymać tę opadającą rękę, zaciskasz usta, by nie krzyknąć, a palące pręgi znaczą ci plecy krwią. Już nie liczysz. Straciłeś rachubę. I znowu jeszcze raz, regularnie, rytmicznie jak odmierzanie zegara. Duszno ci? Nie, nie jesteś blady. Czarne plamy latają ci przed oczyma? To nie plamy, to krew zalewa oczy, spływa po twarzy, po plecach, po nogach. Słabniesz, zsuwasz się, po kolumnie nie wydawszy nawet jęku. Gdzie chodziłeś do tak dobrej szkoły milczenia? Ileż uderzeń? Któż zliczy? Jezu, biczowanie ciebie trwa. Pozostaje tylko jeszcze jedno pytanie. Czy ja jestem wśród biczujących?
oto przyprowadzam go przed was, aby wam pokazać, że nie znajduję w nim żadnej winy. Ukrzyżuj! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! Ecce homo! Oto człowiek! My mamy prawo, a według prawa on powinien umrzeć! Bo się krzyżuj Synem Bożym! Weźcie go, sami ukrzyżujcie. Ja nie znajduję w nim winy. Skąd ty jesteś? Nie odpowiadasz? Nie wiesz, że mam moc, aby cię ukrzyżować i mam moc, aby cię uwolnić? Nie miałbyś żadnej mocy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego cięższy grzech ma ten, który mnie wydał w twe ręce. Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Oto wasz król. A jaki król? Premier! Króla waszego mam ukrzyżować? My nie mamy króla, my mamy Cezara. Nie winienem ja krwi tego sprawiedliwego. Wasza to sprawa. Krew jego na nas i na nasze dzieci. Krew! Pójdziesz na krzyż. Lektorze, ty przygotujesz krzyż. Setniku, sporządź dekret wyroku. Mieszkańcy Jerozolimy, słuchajcie. Słuchajcie wszyscy, którzyście się tutaj na święto Paschy zgromadzili. Jezus Galilejczyk, syn Józefa i Maryi, z pokolenia Judy, Betlejem, lat temu 33 urodzony, dziś w nocy został pojmany. Przed sąd arcykapłana i synagogi postawione. Od arcykapłana, od starszych ludu, od biegłych w piśmie, od faryzeuszów i całego pospólstwa żydowskiego godnym śmierci został uznany. Ja, Piłat Poncki, prokurator Judei, badając go wobec was tutaj zgromadzonych, żadnej zgoła nie znalazłem w nim winy. Mimo to ten sąd arcykapłański potwierdzam. Wyrok śmierci podpisuję i ogłaszam, a na mocy swojej władzy rozkazuję. Jezus Galilejczyk, niech będzie za miasto na Golgotę dziś jeszcze wyprowadzony i ukrzyżowany. Niech przybiją ciało jego do krzyżowego drzewa, aby na święto Paschy cała pospolita rzesza była uspokojona. Dekretuję też dwóch złoczyńców na śmierć i rozkazuję, aby razem z Jezusem, jeden po prawej, drugi po lewej jego stronie, byli ukrzyżowani.
pana Belki. Oto twój znak. Niepozłacana ozdoba, trochę za duży. Przytrzymaj. Zapomniałem. Masz obolałe dłonie. Nie, może lepiej włożyć na ramiona. Ciężki? Nie mów, że ciężki. Przecież w nim ukryły się wszystkie krzyże świata. Czy to właśnie o nim mówiłeś w słowach? Jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie? Chodźmy w drogę. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Przecież jesteś zajęty. Odejdź, matko, nie powinnaś na to patrzeć. Z tą ikoną złotą lub na chwilę we mnie. Drogę, którą przebyć muszę.
tak jak ty. Mój mistrzu, niełatwo kiedy ciężar wziąć ramiona tak jak ty. Mój mistrzu, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze ty. On przyjął do migro i Magdaleny łzy, bo wiedział, co to kochać i przebaczać. I późną nocą on do Nikodema rzekł, że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać. Mój mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak ty. Mój mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak ty. Mój mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć ramiona tak jak ty. Mój mistrzu, podniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze ty. Co to za kobieta? Co to? Zabrać ją! Niech idzie dalej! Jak znalazła się tu Weronika? Pokonała mocarne ramiona żołnierzy? A może przypłynęła z upałem południa? Zdjęła chustę. Nadstaw twarz, panie. To jedyna sposobność, aby namalować ci portret. Tysiące, miliony, miliardy ludzi przyjdzie, aby przez to płótno podglądać twoją wieczność. Ostrożnie, kobieto. Ma koronę na głowie. Nie zaczep o jakiś cień. Przyłóż tylko. Nie wycieraj. Rozmarzesz obraz. Ostrożnie dotykaj. To jedyny obraz świata malowany krwią, potem i drżeniem. Jedyny autoportret Boga. Wąwozy spadające schodami. Nie możesz tego widzieć. Twoje opuchnięte oczy znowu zalane są potem i krwią. Oddychasz szybko, jakby z wysoką gorączką. Spieczone wargi. Z trudem chwytasz powietrze. Oczy zachodzą ci mgłą. Chwiejesz się? Zaczekaj. Nie zdążyłeś. Znowu upadłeś. Co za łoskot. Przebacz mi, panie, to ja podstawiłem ci nogę. Chodź tutaj. Pomóż mi, jaką kierę. Nie pomagaj mu, nie sam jedzie. Thank you.
Kobiety płaczą. Załamują ręce w swojej bezsilności. Szloch, skargi, łzy. To wszystko, co mogą ci dziś ofiarować, panie. Nie mają tyle sprytu i odwagi, co Weronika. Mają za to serca przepełnione współczuciem i bólem. Przecież tak chętnie cię słuchały. A dziś? Przemów ostatni raz, choćby jednym słowem. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad dziećmi waszymi. Oto bowiem nadejdą dni, kiedy mówić będą szczęśliwe łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do góry. Padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchem? Chrystusa dobiegła końca. Golgota, tu dopełnia się ofiara. Popatrzmy oczyma tych, którzy byli świadkami wydarzeń śmierci Chrystusa. Niech oni nam opowiedzą, co wydarzyło się w ów pamiętny Wielki Piątek. Thank you.
Żołnierze przyprowadzają Jezusa do miejsca, gdzie leży przygotowany krzyż. Jeden z żołnierzy krzyczy: oto mój syn! Jezus powoli podchodzi do krzyża. Kaci brutalnie zdzierają z niego szaty, płaszcz, pas, tunikę, którą tkała mu jego matka. Skazany umiera nago w blasku dnia. Chociaż szata przylgnęła do zaschniętych ran, trzeba ją zdjąć. Teraz dobrze. Opadło z ciebie wszystko, jak liście ścięte pierwszym przymrozkiem. W wąziutkich strugach krwi upływa z ciebie życie. Odarto cię ze wszystkiego. Oto człowiek, powiedział Piłat. Trudno dopatrzeć się w nim człowieka. Jezus sam kładzie się na krzyżu. Jeden z katów przemocą rozpościera dłoń Jezusa. Drugi przykłada do dłoni wielki gwóźdź. Podnosi wysoko młot. Słyszycie? Teraz druga ręka i to samo co poprzednio. Krzyż, dłoń, gwóźdź i młot. Teraz kaci podchodzą w stronę nóg. Ściągają je razem. Ostry gwóźdź przeszywa obie nogi. Słychać odgłos młota. Kaci podnoszą się. Gotowe! Przybito ręce i nogi.
Teraz, Galilejczyku, stąd z krzyża, jeśli jesteś Synem Bożym! Nie! To nie skończy się tak prędko! Podnieście krzyż! My też chcemy oglądać to widowisko! Krzyżu Pan, Stwórca nieba, płakać za grzechy człowiecze potrzeba. Ach, ach, na krzyżu umiera Jezus, oczy swe zamiera. Agonia, gasnące spojrzenie, ostatnie słowa. Z trudem chwytasz powietrze, masz gorączką spalone usta i te muchy. Gaśniesz. Nie było przy tym fleszy, reflektorów, nawet reportera zabrakło. Były za to ludzkie hieny, które wyczuwając rzęk człowieczego bólu, wyłażą w światło dnia. Skoro zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi! A nie mówił to, jam jest Synem Bożym! Jeśli Synem Bożym, stąd z krzyża, a uwierzymy! Hej ty, co rozwalasz przybytek Boży i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw samego siebie! Żydzi i faryzeusze wyszydzają Jezusa. Żołnierze rzymscy trzymają straż. Tłum gapiów przygląda się niezwykłemu widowisku. A my cóż, biedni grzesznicy, możemy tylko jedno, upaść na kolana wobec tej niepojętej tajemnicy Bożej dobroci i powiedzieć: lękamy się, że jesteśmy nadal zimni i nieczuli, mimo tego światła i ognia, jakie promieniuje z męki Jezusa, w której uczestniczymy. A tymczasem wydarzenia biegną dalej. Dla mnie pas! Dla mnie płaszcz! A panu, czy bardziej suknia? Jest ta łatkana! Dzień ją! Każdemu? Po kawałku! Nie! Rozdarta straci wartość! Cóż moje los! Cóżmy! Dawaj kości! Razem z Jezusem ukrzyżowano dwóch złoczyńców. Jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono,
urągał mu. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Gizmasie, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę całą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy, bo my słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. A obok krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok jej ucznia, którego miłował, rzekł: Niewiasto, oto syn twój. Oto matka twoja. Eli! Eli! Lama sabachthani. Pragnę. Wykonało się. Ojcze mój, w twoje ręce powierzam ducha mego. Cośmy z tobą zrobili? Każde rozdygotane włókno chciałbym przebadać choćby pod lupą, aby zrozumieć dlaczego. Dlaczego taka cena? Dlaczego za mnie? Tamta chwila zatrzymała się na wielu obrazach wspaniałych mistrzów. Wolałbym, aby zatrzymała się w moich oczach. Może wówczas zrozumiałbym, jaką cenę płacił za miłość do mnie. Za miłość, którą tak słabo pojmuję. O tej porze tam panuje milczenie. Pozorna martwota, w której dokonuje się zbawienie.
tylko czasami ciężki oddech dolatuje z góry i słychać, jak sączą się ze stóp strumyczki krwi. Ten człowiek był naprawdę synem Bożym. Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano goleni i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok. I natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział. A świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Józef z Arymatei i Nikodem zdejmują ciało Jezusa z krzyża. Wiązali je w płótna razem z wolnościami. Kładą w ramiona matki. Jak ty wyglądasz? Co oni z tobą zrobili? A może nie trzeba było, abyś aż tak się wyniszczył? Boleści, czy możesz być większa jako boleść moja?
skamieniała z cierpienia matko, nie budź go. Bardzo się zmęczył. On musi odpocząć. To było ciężkie nawet dla Boga. Pozwól, matko, abym w trudnych chwilach w twoich ramionach znajdował odpoczynek. Tak jak on. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Odszedł pasterz od nas, zdroje wody żywej. Zbawcać lud ma łaski, miłości prawdziwej. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło, ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełni. Przywalający Twój grób. Spraw, niech miłość moja będzie na tyle silna, aby mogła przejść przez próg, za którym wciąż czekasz. Zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przeżycia rocznego misterium męki pańskiej na dróżkach kalwaryjskich, począwszy od Straży Granicznej, Policji, Służby Zdrowia, akustyków, którzy nagłaśniali nam przy wszystkich stacjach te wydarzenia. Zapłać panu Byszkowi Wiarskiemu, reżyserowi, który od 20 lat reżyseruje nam to misterium, który czuwa, aby każda rola była dobrze przedstawiona. Zapłać i aktorom, mieszkańcom naszej parafii i wszystkich okolicznych miejscowości, od Kalwarii aż po Przemyśl kończąc, zapłać za to zaangażowanie. W tym roku już po raz 20 mieszkańcy przedstawiają to misterium na dróżkach kalwaryjskich, więc dla nich szczególny szacunek za tą wytrwałość, za tą pracę, za ten czas poświęcony na próbach. Przychodzą bezinteresownie, budują sceny, ozdabiają. Wszystko, co się tutaj dzieje, jest robione naszym amatorskim sposobem. Dlatego Bóg zapłać za to zaangażowanie. Bóg zapłać panu Zbyszkowi, który nie tylko jest reżyserem, ale i scenografem, i charakteryzatorem, i wiele innych funkcji spełnia, gdzie w teatrze te role są podzielone na ileś osób. Dlatego bardzo jestem wdzięczny za to zaangażowanie. Będzie można złożyć oczywiście ofiary na rozwój tego misterium w przyszłym i następnych latach. Przy wyjściu tutaj z ukrzyżowania spotkamy się z aktorami. Myślę, że 21 kwietnia w sobotę już zapowiadam na ogłoszenie, jak jeszcze będzie powiedziane i przypomniane. A teraz dla uzyskania odpustu zupełnego pomnij się w intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
liturgia męki pańskiej w sanktuarium o godzinie 16 zapraszamy, a teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Bóg miłosierny Ojciec, który męce swojego Syna dał wam przykład miłości, niech sprawia, byście przez służbę Bogu i ludziom otrzymali niewysłowione dar Jego błogosławieństwa. Amen. Chrystus, który przez swoją śmierć wybawi nas od śmierci wiecznej, niech wam da życie wieczne. Amen. Wszystkim, którzy naśladują Go w Jego uniżeniu, niech da udział w swoim zmartwychwstaniu. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Spajmy w pokoju z Chrystusem. Bóg niech będą dzięki. Bóg zapłać wszystkim pierwszemu za udział. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Aktorów tutaj prosimy o zdjęcie ostatnie. Co to zdjęcie robi?